Jesteśmy w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na 5. spotkaniu ekspertów. Podczas tego spotkania mają miejsce dwie sesje. Pierwsza dotycząca bólu przewlekłego, a druga dotycząca przełożenia badań naukowych na praktykę w gabinecie. Podczas tej 5. edycji przyznaliśmy również podziękowania i statuetki 4 osobom za pomoc i chęć propagowania faktu, że współpraca i interdyscyplinarne podejście do leczenia pacjentów jest niezwykle ważne. Tym razem tematem naszych debat jest problematyka bólu. To bardzo ważny temat, który konsoliduje lekarzy różnych specjalności, a więc problem, który jest zawsze ogromnym wyzwaniem dla każdego lekarza praktyka. We've been invited to this conference from Kiel to talk about how we take research into practice. We're particularly delighted to be here in Poznan because of the amazing work that Mateusz and colleagues are doing here. And we're keen to see how the research that is undertaken can be used in everyday practice. Zajmuję się badaniami podstawowymi bólu, przede wszystkim przestrzennymi aspektami bólu i nocycepcji, i dzisiaj na 5. spotkaniu ekspertów mamy okazję dzielić się informacjami, wymieniać się poglądami i łączyć wiedzę z różnych dyscyplin. W trakcie konferencji mówiłem na temat znaczenia psychiatry i leków stosowanych w psychiatrii w leczeniu bólu przewlekłego. Ból przewlekły, a szczególnie ból nocy plastyczny, to jednostka chorobowa, gdzie bardzo duże znaczenie mają czynniki psychiczne. I dlatego leki stosowane w psychiatrii, takie jak leki przeciwdepresyjne, czy psychoterapia, czy nowo stosowane w psychiatrii leki, takie jak esketamina, mogą mieć znaczenie dla poprawy samopoczucia pacjentów. I come here because obviously Professor Sawowski and Dr. Romanowski meeting me, but I read how is this meet an expert in Smith on the several 5 years, and I find very interesting. Wartością niezwykłą tej konferencji jest fakt, że oprócz prezentowania wykładów możemy wymieniać swobodnie myśli. Jest to nowy typ spotkań, gdzie specjaliści różnych dyscyplin rozmawiają o tym samym problemie z różnych punktów widzenia, i to jest przyszłość medycyny, i bardzo dziękuję organizatorom za tworzenie takich spotkań jak to. Dziękuję za zaproszenie, fantastyczna impreza, super ludzie, bardzo ciekawe tematy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku i w kolejnych latach ta impreza będzie nabierała jeszcze większego rozmachu i rozmiaru. Zachęcam do śledzenia naszego kanału na YouTubie, gdyż wszystkie prezentacje również z tego spotkania zostaną tam umieszczone i będzie można je bezpłatnie obejrzeć.